Gmina Kozienice włączyła się w akcję Kresowy Dzień Dziecka. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej za pośrednictwem Armii Rubiuro Powiatowej w Kozienicach zwróciło się do nas o wsparcie akcji Pomagamy Polakom na Kresach. Konkretnie chodzi o Kresowy Dzień Dziecka, czyli wsparcie dzieci pochodzenia polskiego mieszkających na Białorusi. Było mało czasu, więc musieliśmy to zorganizować jakby wewnętrznie. Ta pomoc pochodzi od pracowników gminy. Z podległych jednostek. Przekazanie paczek na ręce przedstawicieli Gozienickiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się w poniedziałkowe popołudnie 20 maja. Znalazły się w nich m.in. artykuły szkolne, akcesoria sportowe, gry planszowe i słodycze. Jest to już kolejny raz, kiedy agencja dostarcza nakresy. Dary. Tym razem jest to celowo skierowane do najmłodszego pokolenia, czyli dla dzieci. Poprzednio zbieraliśmy na, w okresach jednych i drugich świąt dla osób starszych. Dary te z Kozienic trafią do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Armiru, skąd zostaną razem z innymi paczkami przewiezione do organizacji polonijnych na Białorusi. 1 czerwca dzieci polskie na Białorusi powinny otrzymać te dary z naszego terenu i bardzo dziękuję za włączenie się właśnie. Pana burmistrza, łącznie z pracownikami jednostek podległych gminie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli będzie troszkę więcej czasu, ta akcja będzie bardziej rozpropagowana i w większym zakresie zbierzemy te paczki. Natomiast dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tej chwili i pomogli nam to wszystko przygotować.